Tutaj jestem, bo w dzisiejszym odcinku zmniejszyłem się 10-krotnie. To jest 10? Sorry, po 5 się gubię. I w dzisiejszym odcinku zamieszkamy w bazie widza. Z tym, że dzisiaj zrobimy ukrytą bazę w skrzynce. A będąc takim małym, nie powinno być to specjalnie trudne, chociaż o tym się przekonamy. Bo mimo, że naszym dzisiejszym celem będzie okradnięcie widza ze wszystkiego, co tylko ma, i jednocześnie włożenia tego do swojej bazy, to przypominam, że to może różnie wyjść. A film w formie challenge'u skończy się, kiedy widz mnie zauważy i znajdzie naszą bazę. Więc zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, jeżeli oczywiście chcecie więcej takich filmów. I czy mówiłem już o łapce w górę? Jestem teraz w bazie widza, jestem taki totalnie mały, bo jestem 10-krotnie mniejszy, jak już wam mówiłem, ale jeszcze jestem niewidzialny. I to, co przede wszystkim mnie przeraża w tym fakcie, to to, że ten challenge tak naprawdę nie jest totalnie możliwy. Dlatego dzisiaj zaczniemy troszeczkę inaczej i wezmę sobie drewno na start, bo nie ma po prostu w tej bazie żadnego drewna, który bym mógł ukraść. Więc weźmy sobie stack drewna, żeby dało się jakkolwiek tutaj cokolwiek zrobić. I dobra, ja nie wiem, gdzie jest ten widz, on jest chyba gdzieś tutaj. Dobra, on tam sobie na dole kopie, więc my możemy zacząć w sumie. Dobra, zaczynamy. Tutaj wyłączam Vanisha, rozpoczął się challenge. No i właśnie, jesteśmy tacy malutcy. God damn, ej dobra, ja najpierw wiecie co, zrobię po prostu kill off. Ja mam nadzieję, że on akurat nie wyjdzie w tym momencie z kopalni, bo to, co ja teraz robię, jest mega ryzykowne. I dobra, mamy to. Teraz kolejna sprawa. Gdzie chcemy mieć naszą bazę? Ja myślę, że w sumie tutaj by było git, to znaczy na takim dosłownym końcu, jeszcze za zakrętem, tak żeby jak najmniej było widać w ogóle wycięcie pod tą skrzynką, więc wkopujemy się i zawsze mogę sobie wyskoczyć i po prostu wejść przez tą małą szczelinę. Jeżeli to już mamy za sobą, no to możemy kopać dalej i nasza baza będzie w sumie w wysokości jednego bloku, no bo nie potrzeba nam większej, jeżeli jesteśmy sami tak mali, więc najpierw zacznijmy od tego, żeby sobie tutaj przetować miejsce i może sobie włączyć dźwięki w Minecrafcie, to będzie lepsze, bo przynajmniej będę słyszał, czy on idzie, czy nie idzie, czy co się dzieje. No i mamy też od razu Deep Slate'a. Deep Slate'a, którego możemy zrobić oczywiście lepszy kill-off, by szybciej kopać. Minecraft ma to do siebie, że on się buguje, kiedy jestem zmniejszony, więc teraz możemy zobaczyć, że ten widz jest tam na dole. Dobra, ja sobie po prostu wyjdę, zrobię nasz półkamienny kill-off, no bo widzimy, że teraz jesteśmy przez chwilę bezpieczni. Teraz, czy ja słyszałem jakieś kroki? Uwaga, dobra, się tutaj schowam. Dobra, możemy zobaczyć tu przy ściany. Yo! Ej, to w sumie powinno się nazywać nie jak długo mogę budować bazę w skrzynce widza, tylko jak długo mogę budować bazę na X-rayu. No bo nie mówcie mi, że to nie jest X-ray, okej? Okay? To wygląda jak X-ray. Ej, co to jest w ogóle wokoło? Takie płaszczyzny to jest anti-X-ray. No jak widać, nie działa w każdym wypadku. Teraz co tam jest? Aha, dobra, nie wiem, nie wiem. Myślałem, że to jakiś tunel. Ale generalnie wokół nie ma żadnych innych baz. Jest to na nowej wersji Extreme, oczywiście IP macie w opisie, dlatego pewnie jest pusto. A z tego co widzę, dobra, to ten widz wychodzi teraz z tej kopalni. I jak coś, no mamy tutaj naprawdę, ej, świetny podląd. No sobie wszystko widzimy. Przydałoby się jeszcze ukraść mu podnie, bo tu jest zdecydowanie za ciemno. No, tu jest za ciemno. Brightness jest na bright. On tutaj jest chyba w magazynie u nas. On sobie centralnie przy tym wziął miecz. Ej, czy on już zauważył dziurę? Nie. On się patrzy tu? Nie. Nie, dobra, nie patrzy się tutaj. Patrzył się gdzieś indziej. Dobra, gdzie on teraz idzie? Idzie na farmę. Chyba tam się znajdzie. Dobra, to jest dobry moment, żeby wyskoczyć. Podwędzić coś. Ej, dobra, nie, po prostu biegniemy dalej. Co możemy wziąć pochodnie? O, na przykład tutaj są jakieś pochodnie. Dobra, bierzemy sobie pochodnie jedną, cyk. Jedna nam powinna wystarczyć naszą miniaturową bazę, no bo jest w końcu mała. Dobra, on jest tam dalej w tej farmie, czyli teraz przebiegnę, to akurat będę miał farta. Dobra, jest git. Wbijamy do naszej bazy. No i mamy oświetlenie. Pięknie byście powiedzieli, tak? No, w miarę. Ej, nie ogoliłem się do dzisiejszego filmu. Jak coś, to sorry, to mój jednodniowy zarost. Pewnie go nie widać, ale chciałem się pochwalić, że mam. Ta, on tutaj na farmie sobie sieje na nowo rzeczy. W ogóle i ma nick ten widz. Leoric 1533. Okej. Okay. I teraz on jest na farmie trzciny cukrowej. Czyli on teraz robi generalne porządki. I w sumie on znowu tutaj biegnie. Dobra, nie, nie używa na szczęście tej skrzynki, pod którą jest. Trzeba by teraz było wyjść po kolejne rzeczy. Znaczy po kolejne, w sumie nie mamy ani jednej na razie rzeczy. Wiecie co? Ukradnijmy mu ten crafting. Po prostu, to będzie najlepsze rozwiązanie. Tylko on tutaj chodzi i on akurat nie magazynuje tych rzeczy, które odkłada w naszej skrzynce, więc tyle mamy farta. Gdzie on teraz jest? On jest... Co to jest za pomieszczenie? Sorry, ja nie za bardzo się ogarniam w tej bazie. On jest przy wyjściu? Jakoś tak? Nie mam pojęcia. Dobra, ja po prostu przejdę sobie tutaj do kolejnej skrzynki. Stąd możemy zobaczyć więcej, chociaż i tak nie widzimy nic w tym momencie. O, dobra, jest na krowach, to my bierzemy szybko ten crafting. Pyk, 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 no dawaj, 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 dawaj. Dobra, mamy crafting, więc pierwszy blok w naszej bazie podwędzony. Let's go! Teraz możemy przynajmniej sobie skraftować siekierę drewnianą. Po, co ja mówię? Kamienną siekierę, przecież nie będę drewnianej budował, kiedy, znaczy kraftował, kiedy mamy bardzo dużo kobla.
Dobra, gdzie on teraz idzie? On tutaj. Okej, okay, skrzynka obok. To jest mega spoko, że przez ten jeden piksel tutaj możemy wyskakiwać. Poszedł znowu gdzieś w tamto samo miejsce. Ja nie jestem tam miejscu, trzeba się przypatrzeć, bo on tam chodzi coś często, nie? Ej, ale nie zauważył, że nie ma craftinga. To dobrze. Przynajmniej teraz będziemy mieli możliwość podwędzenia coś jeszcze. Jeszcze póki jego w miarę czujność jest uśpiona. On, aha, on tam ma... Co, on coś robi w kowadle? Tak, tam jest kowadło. Nie wiem, co zrobił w tym kowadle, nie mam pojęcia. Gdzie on teraz poszedł? Kurde, bo z tej perspektywy za dużo nie widzę. Dobra, weźmy pod kałdrona. Ej, patrzcie, ja widzę, co jest nad kałdronem. Dobra, i tutaj mamy w miarę fajny spocik do schowania się i przemyślenia kolejnych ruchów. Ej, ja tu wyglądam. Jak mini Darkness! Zostawcie nie mini łapkę w... Co to było? Co to było? Co to było? Ej, tu widzieliście? Tutaj się chyba admin tepnął. Chyba admin śledził, co robię. Dobra, on tutaj jest teraz w skrzynkach. Myśmy tutaj mali. Cześć, sprawdźmy sobie komendą. Nie, dobra, nie ma już nikogo. Ale ja podejrzewam, że to był admin. Nawet chyba wiem, który, bo po skinie rozpoznałem. Ja mogę już stąd wyjść. Ej, widzenie przez ścianę jest super. O kurde. O kurde, dobra, chowamy się za Braving Sandem. O nie, nie widział mnie. Nie widział mnie, gdzie on jest. Dobra, on jest teraz tam. No i dobrze, że mam tego Braving Sanda tutaj. Poszedł znowu. Jak będziecie użyć craftinga, to będzie czekać go niezłe zdziwienie. O, ej, czy on teraz nie? O, ej, on zobaczył, że nie ma tego craftinga. Okej, stawiam się tu. Ale nic nie pisze, więc prawdopodobnie mógł może pomyśleć, że coś jemu się pomyliło, albo że to on ma zęki pamięci. Dobra, bije kuraki. Spróbujmy może zrobić tak. Jak sobie wyjdę tutaj i stąd mniej więcej będę widział... Po prostu... O kurczę, on tam jest. Dobra, wziąłem mu piecyk. Teraz jesteśmy w nieciekawej sytuacji. Jesteśmy schowani. Czy zauważy, że nie ma tego pieca? Na pewno zauważy. Nie, nie. On rzuca jajami po prostu po domu. Chory człowiek, czemu rozbijasz jaja o ściany? Są małe, niewinne kurczaki, one chciałyby się wykluć. Chyba, w sensie, nie wiem, może nie każdy by się chciał wykluć na tym świecie. Dobra, poszedł tam, teraz możemy przebiec sobie z powrotem. Więc mamy drugi blok. Drugi blok, no, który już jest o wiele bardziej podejrzanie zabrany. Dobra, on jest dalej na tych kurakach tam, więc ja sobie przebiegnę gdzieś bliżej. Czy, wiecie co, tego kałdrona, jego też będziemy musieli ukraść i tego Braving Standa, ale póki co nie będę tego robił, dlatego, że po prostu mamy dobry punkt przejściowy między naszą bazą, a innymi rzeczami w jego bazie. Ej, ale to mocno wygląda tam. Od razu widzi, że nie ma tego pieca, rzeczy tej... O, dobra, tej wystaje, to się lepiej trochę cofnę. Dobra, gdzie on jest? On chyba dalej na tych kurach. Wiecie, ja mam pomysł, ja spróbuję przebiec tutaj, okej, okay, za to i stąd będziemy widzieć też dużo. Ej, więc mamy naprawdę fajne takie rzeczy wypadowe. Na to by wychodziło, że musimy najpierw zająć się rzeczami, które są najdalej od naszej bazy, żeby potem coraz prościej było, bo w innym wypadku byśmy sobie tylko utrudniali. Czy on tutaj w ogóle, czy on tutaj w ogóle jeszcze jest? Dobra, jest 5 kratek od nas. On chodzi z tej strony, okej. Okay. Ej, dobra, ogląda ten piecyk, widzi, że mu piecyk zaginął. Sobie tutaj stanę, bo jesteśmy ukryci za tym, ale oczywiście nie widzimy. Nie ma, dobra, dobra, napisał znaki zapytania. Nie ma ani craftingu, ani piecyków. Kto tu jest? Ja nie mam vanisha, więc w tym momencie widzi, że ktoś jest w obrębie tego, co on pisze. Wziął miecz. Okej, chyba się wkurzył. Poszedł do enchantu. Ja się tutaj lepiej schowam. Dobra, to miejsce tutaj było lepsze, ale nie, no tutaj jestem nie do znalezienia normalnie. Najlepszy spot na chowanego. Zresztą robiłem rzekiego chowanego, możecie sobie znaleźć na moim kanale. W przeciągu ostatnich 2-3 tygodni był na pewno, więc powodzenia. O, dobra. Dobra, chodził tutaj. Teraz jest tam. Od czego zaczniemy? Najpierw to ja bym chyba wziął komposter i trochę Braving Standów. To myślę by było najlepsze. I teraz jest o tyle dobrze, że jakby nawet tutaj stanął, podszedł, to nie ma szans, że nas zauważy. Po prostu nie da się pod tym kątem, pod tamtym i pod tamtym stanąć. Dobra, zszedł na dół. To my idziemy po komposter. Szybko kradnę komposter. On już jest tutaj mega wyczajony. Ups, dobra, jest git. Widzimy, jest na dole. Ej, poszedł kopać? Serio? W momencie, kiedy ktoś wam wchodzi do domu, okrada was, to wy... Dobra, ja wiecie co, ja szybko wracam do skrzynki, bo on też wraca. Uwaga, pyk, dobra, jesteśmy. W momencie, kiedy ktoś wam ukrada bazę, to wyjdziecie tak po prostu bezpiecznie do kopalni, no chyba nie. Dobra, więc mamy komposterek, ja to zrobię w jaką formę takiej dziury tutaj, no bo wiecie, musimy wiedzieć, co w nim jest. Dobra, on jest w magazynie, poszedł tam, wychodzimy za nim, idziemy do naszej strefy buforowej, tak to przynajmniej nazwałem teraz, czyli oczywiście chodzi o naszego kałdrona i Braving Standa, które dobrze nas kamuflują, tylko przejście stamtąd dalej jest trudne. Czy on zauważył, że nie ma... On tu idzie, on tu idzie. O, schowałem się. Nie widział mnie? Nie widział mnie. Dobra, przebiegamy dalej. Teraz na tamtą stronę. Dobra, tu będzie git. Naprawdę, tu jest fajnie się chować. Gdzieś tam był w magazynie. Dobra, kompostera to też pewnie zauważył, że już nie ma. Bo on tutaj był na chwilę, nie? A pewnie nie. Jakby nie zbierał drugi raz kurczaków. O nie, czy on mnie widział teraz? Nie, nie widział mnie. Oj, się wychyliłem, widzieliście to? Ja nie mogę tak robić, bo to naprawdę nas przybliża do odnalezienia nas. Dobra, ale gdzie on teraz jest? On nie poszedł przypadkiem do jaskini, ale w jaskini go nie widzę. A trzeba
naprawdę się tej pilnować. Dobra, z drugiej strony zobaczmy. Na magazynie też nic nie widzę, chociaż mam naprawdę mało tutaj do zobaczenia. Gdzie on poszedł? Do magazynu, co? W sumie nie wiemy, ale pójdę sobie tutaj. Dobra, czyli za tą ścianą. Tu jest w ogóle wyjście na górę. W razie czego możemy tamtędy uciec, ale nie chciałbym, bo potem trudniej będzie. On zrobił drugi crafting. Ukradniemy mu to, co? Ukradniemy, dobra, ale najpierw biorę do Braveeków. Znaczy Braveeków. Braveingów, sorry. Dobra, pyk. Jeszcze weźmy jednego Soul Sanda, żeby mieć mini farmę. Stąd od razu widzimy, gdzieś to jest. O, podejdźmy do portalu, to będzie lepsze. Dobra, poszedł do enchantu. My teraz przebiegamy na skrzynki. Okej, okay, więc mamy kolejną rzecz w naszej bazie. I kurczę, muszę wam przyznać, że całkiem fajnie to idzie. Znaczy, naprawdę sprawnie robimy kroki. Dobra, tutaj sobie postawię Soul Sanda. Dobra, teraz jest tam. Czy on zauważy, że mu brakuje tych? Nie, to nie są Braveingi. Co ja w ogóle gadam? To są przecież Netherworty. Dobra, ale zauważył, że brakuje mu tam bloku. Ten jeden blok. Sorry, widzowie, naprawdę. Nie, znaczy, ej, on się wkopał w dół, żeby zobaczyć, czy tam nie ma nas. Dobra, no to on ewidentnie nas szuka teraz po tym domu. Ja sobie oczywiście tutaj zasadzę to. Ty rośnij swoim tempem, ja cię nie będę pośpieszać. Zrobię sobie skrzynkę może, co? W sumie jak mamy tyle drewna, no sorry, widzowie, nie dało się tego inaczej zrobić. Dobra, tutaj sobie postawimy, będziemy mieli nasz własny magazyn. No tego też za bardzo i nie można hałasować, nie? Dobra, ale te rzeczy jednak wezmę ze sobą. Tak w razie czego, to sobie tylko odstawmy. Gdzie on jest? Dobra, wrócił na górę. Tam to zatamował. Kolejna rzecz, która jest najdalej nas. Enchant. Enchant jest najdalej, więc teraz próbowaliśmy się w sumie wziąć za enchant i jego ukraść. Tylko, dobra, nie wiem gdzie on jest. On jest, dobra, na krowach. My sobie przebiegniemy tutaj. Widzimy go dokładnie. To jest mega mocne cheatowanie. Dobra, poczekajmy najpierw na jego ruch. Jeśli to jest, muszę schować. Poszedł. O nie, widział mnie? Nie, nie widział mnie. Nie widział mnie. I on to po prostu zalepił ten piecyk tak chamsko. A ej, akurat to wziął. Dobra, idziemy sobie tam. Dobra, on sobie tam coś robi. My tutaj możemy sobie wziąć ten enchant, więc bierzemy go. Pyk. A ten, dobra, on cały czas stoi w tym magazynie. Ja sobie stanę lepiej tutaj, tak w razie czego, nie? Bo nigdy nie wiadomo. Dobra, gdzie idzie teraz? Poczytam tego piecyka. Idzie do krów. Kur. O, okej, okay. O nie, on jest tutaj. Okej, okay, ja się schowam za tym. Tak! Ej, to jest mocna kryjówka. Z drugiej strony mnie nie widać zupełnie. Jo. On chodzi tutaj po mnie. Dobra, schowam ten kill off. Nice! Ej, udało nam się. Wszedł na farmę. Gdzie znowu do tych piecyków? Gdzie co, ja się może schowam tutaj za kowadłem. Ej, kowadło to jest w sumie też dobra kryjówka. Nawet nie wiem, czy nie lepsza niż tamto na lewo, ale nie wziąłem pod uwagę, że ja tutaj mogę wejść. Dobra, on jest znowu tam. Kurczę, kurczę. Dobra, jest tutaj, stoi nad nami. Tu się chowamy za tym. Co on teraz robi? Coś w kowadle? Słuchajcie, podejdę troszkę bliżej. Tak, on tutaj w kowadle. Szpera. Yo! Ej, bycie małym jest tak OP. Dobra, czy on idzie tam niżej do kopalni? Dobra, poszedł niżej. My teraz biegniemy od razu do siebie. W sumie to powinienem mu jeszcze chyba te książki zebrać, nie? Dlaczego by się miały marnować? Nie wiem. A jakbyśmy sobie tutaj zrobili po prostu miejsce do enchantowania, czy to by nie było za mocne? Dobra, to zrobimy w takim razie miejsce do enchantowania, ale może jednak nie tutaj, bo tu jest farma i z tej farmy chciałbym doprowadzić wodę, chociaż trochę się boję, jeżeli tak sobie pomyślę, trochę o tym głębiej, że no chłop lubi sprawdzać zakamarki, bo ja wcześniej się wkupał za tym Netherwortem, no to jakoś tak zacząłem się obawiać delikatnie. Gdzie jest teraz? Aha, on dalej w tej kopalni. Co on tam kopie tak cały czas? Czy on tak ma itemy? On tam ma lapis lazuri? Okej, okay. A tu już jest bedrock. Ej, tu gdzie jesteś? Na jakim jesteś poziomie? Nie będę teraz sprawdzać, żeby wam kordów nie pokazać, ale w sumie sami se policzcie, jak chcecie serwis, jaki to był poziom. Ej, teraz nam się przyda nasza siekierka. Tak. Ej, dobrze. Dobra, zbieramy. On tutaj ma full enchant w sumie. Dobra, on jest za cały czas tam. Ile serio będziemy się rzekł? Ile? Jak dużo? Ej, przyjadę, spokojnie sobie zrobię. Dobra, czy on jest dalej tam? Tak. Chcę na spokojnie zrobię książki wokół naszego enchantu. To będzie chyba pierwszy działający jakkolwiek enchant w historii tych challenge'y. No ale zobaczymy. Dobra, jest tam cały czas na dole. My biegniemy teraz znowu do naszej skrytki. Ej, weźmy mu to. Ej, weźmy już. Ej, zrozumiem tego odsłona. O, okej, okay, i weźmy go. O kurde, ej, szybciej. Ja myślę, że to się szybciej weźmie. Dobra, on teraz czy wychodzi? Czy on to słyszał? Czy on tego nie słyszał? Wychodzi, ale nie wiem, czy on to słyszał, bo w sumie jakby to słyszał, to by pewnie wyszedł szybciej. Zobaczmy, na co się najpierw popatrzy, jak wyjdzie. Czy popatrzy się na... Nie, dobra, on tego nie słyszał. Czy on gra na wyłączonych dźwiękach? No jest to na naszą korzyść, oczywiście, ale szkoda, bo chciałem go tak, wiecie, strollować trochę, a nic z tego nie wyszło finalnie. Dobra, ile mamy tego? 3. Okej, więcej, potrzebujemy drewna, ja sobie po prostu to wszystko przerobię, żeby tutaj też się nie bawić z tym specjalnie za długo. Okej, dobra, ile będziemy mieli? 18, 13, nawet by tego było więcej, ale prawda jest taka, że więcej nie potrzebujemy, chociaż, znaczy i tak tutaj nie zrobimy pełnego enchantu, nie? Bo te książki chyba nie wypadają idealnie w takiej ilości, w jakiej się je zbierało. No raczej nie, ale mamy
jakiś tam enchant, dobra, mój kamienny na ile mogę, efinency 2. Jakbyśmy mieli lapis. O nie, ej, robimy to. Ej, dobra, robimy to, robimy to. Idziemy mu ukraść ten lapis, który on tam ma. Ja nie wiem, czy lapis można wykopać kamiennym. Jak nie, no to będzie fail. Nie wydaje mi się, żeby się dało wykopać lapis kamiennym, ale z drugiej strony lapis jest jakiś taki surowiec, że a nie, on już to wykopał. Dobra, nieważne, nie było tematu. Ej, ty, tylko my się musimy stąd zawinąć, bo tutaj przecież nie ma całego enchantu. On jak to zobaczy, to będzie miał zdziwko. No, poszedł tam. Ja wiem co, my wbiegamy za kowadło. No to jest nasz na razie najbezpieczniejszy spot do chowania się. A on, dobra, chodzi tam sobie. Idzie chyba do nas znowu. Nie, minął nas? Minął nas. Gdzie on poszedł? On poszedł do enchantu. Gdzie on jest? A nie, on nie poszedł do enchantu, on jest na farmie. Dobra, idzie do enchantu, zbierać trzcinę i zauważ, teraz nie wiem, czy on widział, że cały enchant zniknął, ale teraz już do tego zniknęły książki. Dobra, on się to patrzy, się cofnął. Nie, o, właśnie stoi i po prostu, o kurde, dobra, jest wkurzony, jest wkurzony. Ja stoję sobie tutaj, przebiegajmy tutaj. To jest trochę ryzyko, bo on teraz chodzi i nie, on się po prostu rozgląda. Dobra, my musimy na chwilę zostać w naszej bazie. Nasza baza za kowadłem. Lepsza taka niż żadna, mogło być gorzej. Mogłem mieć bazę bez kowadła. Jest na tych końcowych skrzynkach, ja mam pomysł, a nie wiem, czy to się uda. Czyli możemy sobie tutaj przebiec na kaldrona. Stąd będziemy lepiej widzieć. On wszystkie skrzynki sprawdza. Jakby nas normalnie szukał w tych skrzynkach, ale pewnie coś po prostu szuka, a się tylko schizuje za bardzo. Niepotrzebnie. O, 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 dobra, wyszedł. Wyszedł i poszedł. Nie wiem gdzie, ale my na pewno idziemy do naszej bazy. A, ja tego dzwona nie odstawiłem. Ej, i ten drugi crafting, który mu zabraliśmy, to było naprawdę bardzo złe. Ja jestem tego świadom. Dobra, tutaj sobie stawiamy nasz drugi crafting. Więc mamy dwa, no panie, na bogato. A tutaj będzie to. W to uderzy dwa razy. On to słyszał? Nie, nie słyszał tego. No, ma wyłączone dźwięki. Dobra, trzeba kraść rzeczy dalej, ale zaczyna się robić trudno, bo teraz musimy zabierać rzeczy, które są bliżej. A właśnie, trzcina cukrowa. On tu chodzi, ty, rozgląda się po tej farmie, jakby nas szukał w tym. Ale ja mówię, to wszystko to pewnie tylko moje wydaje mi się. Ty, on serio chodzi, szuka po tej farmie czegoś. Nie wiem, może dogląda tak swojej farmy, że aż normalnie nosa zatapia w tym zbożu. Ale trudno powiedzieć, co mu tam chodzi po głowie. Jaki on miał nick? Leoric? O! Jaki on miał nick? Leoric. Widzowie, łapka w górę, to przestanę rymować na odcinkach. Ale kozacko. Dobra, ale nie możemy tutaj stać całą wieczność, tak? Musimy wyjść, zrobić kroki. Dobra, trzeba uważać z tymi naszymi krokami jednak. Teraz, jeżeli on pójdzie z tej trzciny cukrowej, po prostu kusimy mu trzcinę. Dobra, przebiegam za nim. Weźmy jakąś taką, żeby... Może się tutaj... O, dobra. Nie strzelnął tak szybko. Gdzie on jest? Aha, w Netherworldach. Dobra, ja to robię tak. Ja po prostu stąd wybiegam i skacząc szybko tutaj pyk. Warto wspomnieć, że pomimo iż... O nie, tutaj nie mamy wody. O, no tak. O kurcze. Dobra, trzeba zrobić małą przebudowę bazy. Ja wiecie, co zrobimy tu z tą wodą. Niechaj będzie. O, tu jest to. Dobra. I od razu widzimy, gdzie jest woda dzięki naszej zdolności widzenia przez ściany. Cyk. Cyk. Dobra, teraz woda się powinna wylać i wylała się, tak jak tego od niej oczekiwałem. Okej, okej. I teraz tutaj zróbmy tak. Przede wszystkim zalepmy tutaj to. Tutaj damy sobie ten piasek, który był tutaj pierwotnie położony. I teraz nasza farma trzciny cukrowej, no, rosnąć nie może, bo ma za mały sufit. Dobra, wykopię jej. Pyk, niech będzie tak. No, mówiłem, po co mi wyższy dach, nie? Gdzie on jest? On jest w kopalni znowu. To co my teraz bierzemy? nie będziemy mu kuraków dedać. To nie ma sensu. Weźmy to i kowadło, okej? Więc teraz lecimy na grubo i już teraz w tym momencie nie będziemy mieli za bardzo gdzie się chować na tym odcinku. Biegniemy do siebie, do bazy to odłożyć. Czy tutaj w ogóle mamy miejsce, żeby to odkładać? No tu jest jakieś w teorii miejsce, nie? Ej, ja to na ścianę dałem, no tak. Dobra, kowadło to jest. Jego baza jest coraz biedniejsza, a on sobie chodzi do kopalni. Nie wiem, co on teraz zrobi, jak wyjdzie i zobaczy, że tutaj już nic nie ma. Dobra, wychodzi. Nie zauważył. O, czy on poszedł tam akurat do kowadła? Dobra, wychodzimy tutaj gdzieś zmienić pozycję, na przykład za tą skrzynkę. Oho. Dobra, no na bank widzi, że nie ma kowadła. Już jestem tutaj relokowany. Teraz tylko czekać, aż gdzieś pójdzie. Dobra, poszedł na farmę. O nie, ja się nie mogę aż tak wychylać. Ja tutaj widać w tym przysmyku. Dobra, wybiegamy tutaj. Idziemy tu. Jakbyśmy na przykład musieli tego Braving Standa. Okej, widzieliśmy Braving Standa. Schowajmy się tutaj, w rogu. O nie, ej, myślę, że on zabiera swoje piecki. Czemu on to robi? Jestem pod kaldronem, jestem tak naprawdę pod ostatnim blokiem, jakim został w bazie, już nie licząc duplikatów, okej? No bo przecież nie ma sensu, żebym ukradł 12 piecyków czy 30 z
skrzynek, jak niektórzy mają. Okej, okay, zaraz, nie zauważ, że nie ma Braving Standa, nie? Ej, ale ta kampa jest OP. Ciekawe, po co wziął te piecyki? Widzicie, że on ty się wyprowadzi z tej bazy? On zabiera wszystko. Dobra, a czy jak to Braving Standa zobaczy? Czy zobaczy? To on, o, teraz, czy on teraz nie przyjdzie po kaudron przypadkiem, którą się zabiera? Co on robi? On deada wszystkie krowy! On chyba właśnie to robi, on się chyba zawija z tej bazy. Znaczy, ja nie widzę innego wyjaśnienia. No, nie wiem, czemu dwa piecyki zostawił. Może stwierdził, hej, po co mi tyle piecy? I takich nigdy nie używałem. Może w końcu doszedł do tego, że dwa piece wystarczą czasem, szczególnie jeżeli nie przypalacie wszystkiego na ściany. On tutaj nawet nie ma żadnych ścian porobionych. On zabiera nawet dywan. Serio? Serio? Okej. Okay. I co on tutaj? Aha. O nie, on ustawia te piecyki, ale ojo. Serio bierze co? Dywan? Nie przypuszczałbym, że to była pierwsza rzecz, jaką weźmie. Może dla niego ten dywan był ważny. Kto wie? O nie. O nie, o nie. On to rozwalał, ale przestał rozwalać. Dobra, ja sam tu uciekam. O nie, czy on mnie widział? Czy on mnie teraz widział, jak sobie z tego wybiegałem? O nie, czy do góry wleciałem? Nie, on nie wziął tego kaudrona. My go musimy wziąć. O nie, wziął tego kaudrona. Się tutaj chowam na dole. On bierze znowu te piecyki. Co jest nie tak z tym chłopem? Co jest w ogóle? Czemu nie przestawia tam? Co to? Czemu robi po prostu redesign bazy? To czemu zabił te krowy? O co chodzi? Co jest w ogóle? Dobra, to ja. Ty, to ja w sumie już nie mam mu czego ukryć, kiedy on wziął tego kaudrona. On bierze znowu farmę. To się serio stąd zbija? Chyba ja nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem, co się dzieje, ale jedno jest pewne. Nie mamy wcale dobrej kryjówki. Teraz wybiec, to trochę przypał. Wcześniej to, że mnie nie widział, to był tylko fart. Chociaż jak jestem taki jak mrówka, no to mógł przeoczyć ten jeden skaczący piksel po ekranie. To co on robi? Co on tam? O nie. Wiedziałem, że to mnie zrazi. Cześć, ja mam pomysł. Ja to szybko o, to zrobię tak. Okej. Odetniemy to. Szybko trzeba się tego pozbyć. I teraz będziemy patrzeć, co on teraz robi z tym. Okej, on się kopie w tą stronę, ale tutaj niczego nie wykopie. Tak, dobrze. Czy on nawet nie znajdzie tej bazy? Tak, cofnął się. Jo. Wziął siekierę. Co on teraz robi z tym? Bo nie za bardzo rozumiem. On to, aha, on to muruje. Okej, no, można i tak. Czemu by nie? Dobra, ja mam pomysł, widzowie. Czy jest jeszcze cokolwiek mu do wzięcia? Ja, dobra, stanę tutaj, licząc na to, że mnie i tak nie zauważy. Jak będziemy stać blisko przy wyjściu, to powinien przejść i przez nasze rozmiary. O, dokładnie właśnie tu się powinno stać. Dobra, on rozwala skrzynki. Czy on rozwala skrzynki? Czy ja wpadnę przez to? Czekajcie. On, nie. Tamty jeszcze nie rozwalił, gdzie mamy bazę. Zostawił po tych pojedynczych skrzynkach? Co? On nie przebudowuje, ja nie wiem, co on robi, widzowie. Dobra, ja mam pomysł. Po prostu może się zawinimy z tej bazy. Dobra, jak się stąd zawiniemy, to będziemy można uznać, że jest w sumie skrzyczony. Wszystko jest ukradnięte, nie ma niczego więcej. Ale ja lecę powoli, więc tak małym. Ej, czy ja w ogóle dopłynę do końca? Nie, no dopłynę. A, dobra, to są bąbelki. No i pyk! A, jesteśmy na oceanie. Tego to nie wiedziałem. Widzowie, zostawcie łapkę w górę. Ja mu oddam te rzeczy. To chyba na tyle. Do jutra. Hiu.